coś, tak? Sobie jakieś plecaki, Razmor, postaram się drony, pistolety, rakiecie, wiesz, to zwykłe hełmy, bo te z krzewem na głowie wyglądają co tam jak makomicznie. Dobra. Nie! Wszystko leci się. Weźcie sobie na razie. Kapitanie, nie ma sprzętu dla sapera. Nie ma nic. Jego sprzętu nie ma? Dla sapera. Sapera, dobra. Zaraz się będziemy zajmować. Narzędzia pewnie wirtualne. User in the chat, timed out. User entered your channel. Wodzu. Na mów. Weźcie granatki, jak znajdziecie tu klatki, nie wiem, czy są. Dobrze. Dagra, bierzesz tylko ty, czy jak? Czy ja mam też brać i odbiór tylko? Ale. Szakal. Co? Dagra, bierzesz tylko ty, czy jak? Nie, my też nie weźmiemy. Bierzemy od razu z rogatym. Dobra. Czekajcie, od razu ostatniego śmiecu nami na radio ustawę. No. 123. 123, ok. Słuchaj, jaką masz częstotliwość na krótkim, na tym pierwszym kanale? Czek, 123. Szakal. Tak? Jaką masz częstotliwość? Moją domyślną? No tą, którą miałeś, no. 2737? 387. No to, bo ja dla sekcji chcę zmienić, nie? To nie wiem, ty zmienisz czy ja mam zmienić? 189,8. Będzie burdy. Wystarczy, będzie burdel, wystarczy, że 123 mamy swoją, wiesz. Dobra, dlatego pytam, jest tak głośno, że jesteśmy głosy, to jest to lotnisko. No to... To dobra, to ja zostaję w takim razie na tym. Na tej, którą mam teraz. Kalim, jakie masz radio? To są radio jakieś. Posuńcie się, Kubi. Do radio nie przyszedł. No mać, to jeszcze lepiej. Tam przy plecakach nie było z tym? Nie, no właśnie nie ma. Widzę, że są tylko te falkony. Ale jeszcze raz. Nie ma. Gdzie są? A, tu jest. Okej.
wyrzucajcie, nie wyrzucajcie tego. Rogacz. Ja nie mam amunicji. Ustaw się na linię. Nie ma nigdzie w skrzynkach. Proszę cię. Nie ma narzędzia. Nie ma narzędzia granatniku do granatnika. No to trudno, to nie bierze. Ja już mam, dobra. Dobra, ustawiać się pod wschodnią ścianą. Tam gdzie jest skrzynka z radiami, bo jest nieco ciszej. Bo nareszcie to tak odpierdala, ale pewnie nic nie słychać. Nie ma nigdzie amunicji do MG. Co ty mówisz? Jest Rogacz i jego ekipa? Nie wiem, słuchaj, nie mam amunicji do MG. Czemu tak? Do MG nie ma amunicji, do BK, dobra. Czekaj, zaraz. To co, zmienić go na normalnego, czy co? Znaczy nie, jak, zróbcie mi szybko listę rzeczy, których brakuje, ja zaraz szybko wyślę pismo do... Dobra. Do kwatery mistrza. Żeby uzupełnił nam. Tak, Space Aperski to już mam, czyli tak, taśmy do BK. Co jeszcze? Rakiety mamy? Mamy. Szakal, tu masz radio. A ty już masz, dobrze. To jest radio pozytywne. To jest radio, a maszynę miałem ustawić. Stawicie w szeregu, co to jest. I czekamy. Nie, dzwonimy personalnie. Alfa, czek? Bo jak już nie znaleźliście, to nie szukajcie co mówisz. Czekamy na... Alfa, radio, czekamy. Ja się w tym chował ten celownik. Alfa, czek. Co to? Rozumiem. Jaką mamy częstotliwość? Panie kapitanie? Alfa, czek na kanale lotniskowca. 273. Czekajcie. 1000. Jeszcze raz. Ktoś miał jakieś pytanie, jeszcze raz. Tak, częstotliwość do naszej sekcji. Na nafie jest taka jaka... Astetyk, nie krzycz tak, kurwa, bo muszę kończyć.
szukajcie wszystko. Sekcje już gotowe. Czekaj. Gdzie jest rogacz? Zobacz tam. Ale no, też nie wiem. Rogacz przy tym. Przy burcie. A dobra, tam jest. Odpal. Na paradę idą? Odpalcie się na mikrodaki z dywodzu Alfa 2-2, rogacz Alfa 3-3. To jak w skrócie dwójka będę, bo to szkoda czasu mi wydaje. Okej, może być. Po prostu wolę, żeby nas wszyscy widzieli, włącznie z myśliwcami, bo potem będzie problem. Aha, swoją drogą były stroby, bo ja nie widziałem. Ja nie widziałem też. No to właśnie, kolejne miejsce. Potwierdzić doszłość? Tak jest najebane w jednym miejscu, że się nie zauważymy nawet. To tutaj nie ma znaczenia, to bardziej w polu jest. No, chciałem tylko, żebyś poszukał widoczność po pierwszym. Znaczy, no ja swoją widzę. Powiedz swojemu MG, ponoć przynieśli do naszej skrzynki z bronią taśmę. To słyszycie. MG, zobacz w skrzynce, czy masz, tak? Czy masz taśmę. Tam są, poszukać. Jeśli nie ma w tej skrzyni, to któryś obok mogą leżeć. Tak, zobacz dokładnie. Jeszcze zaraz dostaniemy jakieś skrowy, bo mamy myśliwce, mamy czołgi. A ten saper dostał sprzęt? Coś wiesz? Tak, tam leży taka skrzynia, tam są pokojowe. Dobra. Medyk wszystko ma? Medyk ma wszystko. Dobra. Jakby się zdarzyło, że ktoś ma jakieś miejsce, to my go możecie wziąć, bo tak tutaj mało ma. Tak, to trzeba granaty do granatnika. A, nie ma granatu do granatnika, dobra. Dzięki, czek. Czek. Willow, czek. Falcon, czek. 5. Plus 3. Szakal, czek poprawny, możemy jechać. A, panie kapitanie, że... Ja mam... 3 w sumie. Już chwila poszła na kartce do... tak. Patrymistrza teraz poszło. Szybciej miał na pewno. Jak przyjęli razem, macie się żerać. Odliczenie tego się trzymało teraz. MG gotów, 400 naboje. Ile magazynków? Jakie masz? 4. Ja mam 8. Alfa na 5-0 godzinę. Alfa odmawia, piszą do kwatermistrza, brakuje podstawowego wyposażenia dla piechoty i ubiegam się o uzupełnienie tego wszystkiego, a tego na liście trochę jest, dlatego potrzebujemy raptem 5 minut, żeby nam to przysłali, ludzie się uzupełnili, bo to jest elementarne, to do przetrwania jedno z tych błędów. Dobra. Jak ktoś coś ode mnie chce, to albo na radio, jak jest w mojej sekcji, albo się trwetnie. Rogar, zmieniałeś sekcyjne radio? Te wasze? No to... nie. Mogę? A jakie masz? Przecież mówię, czekaj. Na tym mam, co mamy. 4, 2, 3, 3, 3, 3. Dobra, to masz inny. Okej, dobra, dziękuję. Ogólnie teraz, jak my tu stoimy z tymi łodziami, gdzie są te łodzie dla nas? Ja... Operacyjnym 30 sekund? Można, ale Roga chwili się właśnie spadło wyposażenie tutaj. Nie, dobra. Ja w tylko w razie W, nie mamy narzędzi. Granatnik, masz tutaj amunicję, zabrać jeszcze hantiery, no, ja biorę terminal. Tak, masz go nadzieję. Sprawdziliście wszystkie skrzynki? Dobra, co myślisz?
chciałem, żebyś wziął obchodzi, narzędzia. Chłopi, że płyną 30 na godzinę. Chłopi też może. Nie będę płynął. Ale niekoniecznie. Ale Huntiery muszą wejść. Huntier też jak nie wejdzie od tego, to nie wychodzi w Huntiery i pojawią się w inny sposób. Ciekawe, jaki czas dobry to? Jeszcze raz? Jaki czas dobry to? Nie mam jeszcze informacji od Heczku, na razie popędzają. Tak, a kontakt masz chociaż? Tak. Jeszcze raz? Kontakt masz? Mam. Jest burdel, bo części sprzętu nie po Huntier, niech ludzie zabiorą z siebie, przynajmniej po dwa. Jeszcze siódemka chyba, czy nie ma naprawdę miejsca. Mamy pojazdy, to mogą nas zdezintegrować, tak dosłownie. Nie muszę brać Huntierów, bo ja mogę wziąć, bo ja nie mam innych granatów. Operacyjny. Willout jest szybko bez sekcji. Rogaczy czy od wody? Woda. Woda, dobra. A zmieścisz terminal ewentualnie, czy nie? Bo jak jesteś w innej sekcji, nie wiadomo, nie problem z komunikatami, a ewentualnie wyjdziesz samolotowo, mogę trochę mieć na sobie. Wozu, no. Spróbujcie zabrać jakiś terminal do Huntiera do siebie, ja w razie czego demo tak nie strzelić. Gdzie one były? Pamiętasz? Tutaj są. W tej nowej skrzyni wozu. Chyba nie mogę tego strzelić. Właściwie to dajcie mi sekundę, że ja sobie nie przedmiotem, bo tam nie ma, nie będę się to bawić, bo to jest strata czasu dla mnie. Musimy mnie jeszcze. Dobra, jak Huntiery są zebrane przez jednostki. Rakiet? Masz jakieś płyny? Masz miejsce jeszcze? Śmieszna sytuacja. Masz dobrze zagrać na tej skrzyni. Masz M443, M441. A nie jeden, ani drugi nie wchodzi. To mamy problem i macie tych partii, ale już nie ma czasu na to, nie będziemy tego przyjmować. To za długo będzie trwać. Panie kapitanie, mam jeszcze pytanie. Chciałbym tak? Sobie pół litra osocza? Tak, mam. Dobrze, dziękuję. Dobra. Wszyscy gotowi, sekcja rogacz, wozu? Tak, cały czas. Potwierdzam. Dobra, czekamy na info. Potwierdzam, rogacz, zrób czekaj ten kanał. Radyczek. Okej, słychać, dobra. Najlepiej jak mamy coś do siebie na lotniskowcu, to mówmy na tym, bo jest tak głośno, że nie słyszę was tych myśli. Alfa do Overlord. Alfa jest gotowa, czekamy na rozkazy oraz lokalizację łodzi. Nie wiem, gdzie się znajduje. Poczekaj, jak myśliwce zaczną się. Nie, nie trzeba. Szefu, ja łodzie znalazłem, jak to co, nie? Co znalazłeś? Łodzie. Już nie mam płynąć, to wiem gdzie są. Czekajcie, bo wyskoczymy. Ktoś tu nie spadł do wody? Nie mój problem, teraz to dobra. Okay? Dobra, wchodzicie. Alfa, ponawiam podanie lokalizacji naszych łodzi, bo nie wiemy, gdzie się do nich dostosować. Ktoś ci komunikat, bo nie czytelny? A właśnie widzę ktoś kolorowy, nie? Spróbuj tutaj poszukać, albo w jednej z ostatnich skrzyni. Dobra, wszyscy kolumną za mną, tu jest zejście. Dobra, już teraz koniec, idziemy. Tu jest, tutaj zaraz. O, tu. Tu. Tutaj, tak? Tu jest. Dobra, lecimy po kolei. Moja sekcja, o facet w pierwszy. To jest? Nie, ale bo tam jeszcze formozan dole jest, nie? Żeby nie było. Może być głośno. O facet zgłoś. Willow, startujesz pierwszy, ja ostatni. Jest tam sporo miejsca, żeby się reszta zmieściła, czy mam poczekać? Szakal, kto u ciebie ostatni będzie? Co, jeszcze raz? Kto u ciebie ostatni będzie skakał? Od swojej sekcji? Astetyk. Rakiet wchodzisz. Ja sam. Przypuśćcie rakieta, bo jest jak grubo jestem. Tak, tam jest zejście do łodzi? Tak, ponoć tak. Potwierdź, że tam są łodzie dla nas, po do facet. No to great. Dobra, Astetyk. Lecę. To co, trzeba wejść do tego? Do... Wodzu, pakuj swój kaskoć na końcu.
tam gdzie kapitan siedzi i tak, nie będzie wyjścia. Znaczy w sensie... Mamy wchodzić? Tak, Rogacz, możecie schodzić swoimi sekcjami z wozem, tylko po kolei jest to sporo miejsca, tylko się rozpychać, bo wypadniecie za portę. Przyjął nasz sekcję chyba z tego co widzę została. Także wchodzimy. Wodzów wszyscy twoi są, tak? Zaraz się. Overrun z myśl do Alfy. Alfa ma do dyspozycji jedną motorówkę. Jaki to jest burdel, a my jeszcze nie wyjechaliśmy. Którym płyniemy w końcu? Czekaj, bo jest taki zapieprz na radiu, że nie potrafił mi na to odpowiedzieć, bo ja nie wiem, czy mu to w ogóle ma kierowców. Organizacja pada w tym wszystkim, a ja nie wiem, czy mi się pomieścimy do jednego. Co? Co? Powtórzcie, co mam ze sobą zabrać. Plan boxing? Co? Coś? Mamy po prostu wsiadać do nich, ja pierdolę. Tak, mamy wsiadać do nich, tak to zrozumiałem. Ale chyba czołgi z tym końca zabrać, nie wiem, coś się ogiło. Okej, dobra, ładujemy się do... Wodzu, weź się tam prawą razem z Rogaczem, ja wezmę lewą załogę czołgów, załogę czołgów do lewej. Spróbuj, ma w tym sporo miejsca. Załadowanie. Tutaj spróbują nieco z boku. Załadować. No jest problem. To mnie Rogacz, spróbuj go do nas wysłać, bo może do nas jeszcze wejdzie. Tutaj. Dobra, ma. Okej, w trójce wszyscy. Potwierdzisz teraz, że my jesteśmy trójka? Potwierdzam. Ja jestem jedynka, w wodzu to dwójka, wy jesteście trójka. Oznacza się na mikrodach, bo jeśli jeszcze was nie ma, bo nie mogę teraz zobaczyć. Oznaczamy. Dobra. Chyba dwa.
prawdopodobnie jednostki patrolowe. Kontakty na plaży przed nami. Nie wiadomo, czy wrogi, czy sojusznicze. Od razu pod mury wszyscy. Dobra, można wchodzić. Wsiadać? Zostawcie mi winkle. Zbierzcie się ze mną, wodzu. Jestem po waszej prawej. Szakal, ale tak chcesz stać w miejscu? Nie, mówię, żeby się jednostki na foro stawiły, no a w liczbie WMW trójkę z rogatym. Bo może nalecieć kolejny śmigłowiec, albo nastąpić jakiś atak piechoty, czy cholera wie czego. Mogą mieć jakieś lekkie pojazdy już zdesantowane, także... Pamiętajmy, że są dłużej niż my. No tu jest, rozkazy, tu jest czyściutko bo... na razie, nie? Także w środek możemy wchodzić. Tak, ja wiem, bo to sprzęty pro nas kompleks. No. Swoją drogą nie wiem, czy by się rozstawili tam, a nie tutaj, ale... Alfa z Golfa dla Overlord, czekamy na rozkazy. Zajmijcie mi tą wieżę, tutaj. Przyjął zabudowanie, sprawdzono, są przejęte przez nasze jednostki. Rozstawiał tu wcześniej tymczasowo obóz do działań. Właśnie to sprawdziliśmy. Dobra. Wiesz co, wodzu, przekaż swoim ludziom, tak śmigło. Samo ty, Rogar, żeby sobie... Gdzie? A widzę. 220. Śmigło na horyzoncie. Co to za ostrza był? Jest 20. Będziemy próbować się atakować, czy mamy zezwolenie? Macie A? Tak. Potwierdzam, jedno i drugie, A to A. Tak mamy jego. Przyjął, na razie się wstrzymałem, by te śmigłowce nie stanął zagrożenia. Nie marnujmy na razie amunicji, dopóki nie ma takiej potrzeby. Dobra. Ewentualnie... My na kogoś czekamy, czy możemy działać? Czy czekamy na rozkazy wodzu, bo póki co nie, sami chyba nie wiedzą, czego od nas chcą. Na razie mamy po prostu oczekiwać, mieliśmy sprawdzić tylko plażę. O ja pierdolę. Dobra, powiedz, że jest plaża czysta, nie? No powiedziałem, dlatego czekamy. Dlatego powiedziałem dalej, że czekamy, bo... Tak jak mówię, sami chyba nie wiedzą jeszcze, czego dokładnie od nas chcą. Alfa zgłasza dla Overlord. Ewentualnie zwiat można zrobić. Przyjął w celu. Alfa przyjął. Słuchaj, ja widzę maszty radiowe na kierunku... Kurwa, zaszypiam. Alfa przyjął. 250. 250 za tym wzgórzem pierwszym masz maszty radarowe. Radiowe. 250, tak? Tak. Kurwa, nie mam lorytki? Chcesz to dobra, ale... Nie, dobra, mam serownik jeszcze, ale widzę je. Pytanie ja mogę dać. Kto ma? Tylko. Tylko zdajmy. Z falcem? Dobra, to daj mi jak możesz, bo najwyraźniej zapomniałem w tym wszystkim. Na ziemię rzuciłem. Dziękuję. O, wskaźnik laserowy jeszcze lepiej. Czekajcie. Dobra. Czekajcie jeszcze sekundę, jedną rzecz ustawię mi to także. Dobra, mamy nowe rozkazy, udajemy się na 057, 052 razem z boksami. Ruszamy tam na piechotę, wodzu prowadzi, ja idę w środku, Rogerz zamyka ze sekcją ATAA.
Poruszamy się drogą. 057. Ten niebieski marker, co tam jest zaznaczony. Dobra, czyli na za... Tak, mniej więcej... 260. Dobra, zbiórka ze mną. Będziemy ufać kolumną trzech sekcji. Mamy ruszać na pieszo, taki był rozkaz. Czekaj, zbiorę sekcję, bo nie mam wszystkich. No ja wiem, spokojnie. A przy okazji, a ty płacisz na radio? Na miejscu. A raz? To strasznie. Dobra, zatem Siemek prowadzi kolumna, odległość co 10 metrów ruszamy. Bo mówię, bo ogłuchnę, jak będzie coś meldował czasami. Dobra, my ruszamy jako drugi zroger, zamyka swoją sekcję. Lecimy. Odstępy między sekcjami starają się 10-metrowe przynajmniej zachować, w razie czego, żeby się móc rozbić i jeszcze. Śmigło na południu. Śmigło lewo. User joined your channel. Alfa do boksu, alfa ruszono przeczone. Będziemy ruszać od razu przez lasy, nie będziemy się trzymać. Kto przedostatni, puść medyka do przodu. O jedno. Zabezpieczymy to pole i dopiero wtedy tam sobie oczywiście podjeżdżali bliżej. Over, rozwój się do Alpy. Komunikat na glący. Czy mi się wydawało, czy ta helka miała rakiety jakieś podłączone? Ja. Jakie zawroty głowy. Nie wiem, co to. Tutaj Alfa, czyli obejdzie koordynatów 057, 052 jest istotnym celem, ponieważ następna droga na zachód jest, na północny zachód jest zaminowana i tak tędy nie pojedziemy razem z boksami, jedynie piechota się tamtędy przyciśnie. Proponuję w tym wypadku zająć bliżej na południowy wschód. Pojazdy nie przejadą tam w tym terenie, gdzie są wyznaczone nasze punkty. .060.049 nad markerem po 2. Wstrzymajcie wodzu. Być może zaraz będzie zmiana planów, bo tak mam wrażenie, że te koordynaty zostały nam tak troszeczkę niepomyślane, jeśli chodzi o przekazanie tego rozkazu. Czekam, czy nie będzie korekcji jego. Siemek, marker na 220 jest. Nie wiem, czy masz Dagra, czy nie. Okej, przyjął. Alfa, potwierdzam, jest to mniej więcej kierunek zachodni, lekko południowo-zachodni, słyszymy go. Na tym wzgórzu Southwest jakaś szyłeczka. Saper, ty masz tylko ładunki, czy masz wykrywacz? Potwierdzam, jest wykrywacz. Dobra. Alfa przyjął. Nie wiem, gdzie to są szybko. Kontynuujemy z kolegą znowu na południu. Mamy je sprawdzić. Helikopter leci. Mamy wykrywacz, dlatego. Na razie nie stanowi nam zagrożenia. Heli nad nami. Ty, ale on nie jest uzbrojony. Nie, nie jest uzbrojony, to są zwykłe transportowce. Ruszamy dalej, wodzu. Kurwa, macie, ale jak coś czuję, że to rozminowywanie tego to nie jest dobry pomysł. Ty może pójść, kurwa, sapera przodem. Masz sapera? Mamy wykrywacz. A doceniam to. Bo u mnie chyba nikt nie wie. Dobrze. To niech on pójdzie przodem, kurwa, no jak. No, przed nami. Dobra, wodzu, zatrzymajcie się tam na lewo od tych czołgów za nimi. Bezpiecznie odległości, ja pójdę na razie za statykiem. To tylko zapał, reszta idzie za mną.
jest dobry sposób, strzelamy do win. Tutaj trójka, będziemy mieć na kolejnym zakręcie tej helki idealnie ją nad sobą, jeżeli będzie możliwość ewentualnie ją zdjęcia. Dobra, okrężna, na razie czekamy. User was moved out of your channel. User was moved to your channel. Wodzu Rogacz, podciągajcie swoje sekcje do przodu razem z resztką moich wozów. Lewa strona drogi, jest Rogacz, po prawa strona. Będziemy powoli podchodzić na czele, idzie sam za nami, będą ruszać czołgi, tak jest. Trzy. Kap. Dobra. Mów na radio, bo nie słyszę astetyk. Ja wiem, dlatego mówię, że pochoda się trzymała z tą 20-30 metrów, żeby zdążył sobie sprawdzić całą drogę, jak środek, jak i boki. Dajmy mu przestrzeń, trochę to będzie trwało, zanim on to sprawdzi, aczkolwiek ten rozkaz dla mnie jest troszeczkę... Co, to całą trasę będzie sprawdzał? Nie wiem, jak to ma wyglądać, mamy ten tu przejechać. No pysznie. Musimy o konkrety, bo nie możemy tak działać. O, ale to jest blisko bardzo. To jest prawdopodobnie z tej instalacji komunikacyjnej. Tam po lewej, za górami chyba. Tak, z tej instalacji komunikacyjnej. To jest trochę dalej, ale jednak to jest... No, no to już jest, wiesz, za wzgórzem, do wzgórza masz tam może 300 metrów. Nie, na razie nic jej nie robić. I tak wiedzą, że tu jesteś. Szakal, a jakbyśmy przeskoczyli tutaj górą tą drogę i po prostu zabezpieczyli chociaż ich? Prawdzie możemy, aczkolwiek nie widzimy sensu. No, okej. Okay. Nie są uzbrojone, a mam ograniczone, mam ilość rakiet. Ha, ty dość do tego musisz dowód. Kurwa, ostrzał mam! Na razie wstrzymajcie, a Rogacz będą używać działek do zlikwidowania. Dobra, całość wstrzymajcie was, wstrzymajcie was. Prawdopodobnie dostaliśmy właśnie z tej helki, mocno ostrzał. Wierzam, przylatuj kolejny raz. Można walić, leci idealnie na noc. Dobra, potwierdzam, macie zielone. Jedną możemy na razie zdjąć dla otwienia. Dobra, to tylko mówię, sprawdzamy. Tutaj trójka, jeżeli kolejny raz będzie idealnie prosto na nas leciało, tak to będziemy walić bez rozkazu, jak przyjemnie. Okej, okay, macie zielone na jedną rakietę, nie chcemy marnować tej amunicji, zakładam, że mamy jej zasadniczo niewiele. Rogacz, tylko pamiętajcie, żeby on nie strzelał, jak będzie przed nami, bo kurwa spadnie na nas centralnie. No przyjął, postaram się, no ale to inaczej to on w plary puści i będzie zmarnowana rakieta, przyjął bez odbioru. Potwierdźcie przyjęcie komunikatu. Przyjął. Rozumiem, że mamy zajęcioną blisko artylerii. Przeleciała znowu. Tu się komunikat musi podszultywał, nie słyszeliście. Jeszcze raz powtórz. A widzę, to są te miny, tak? To tutaj jest coś takiego. Dobra, osuń się. Boksy podjeżdżać.
bierze po prostu. Dobra, robimy inaczej. Wodzu. Uf. Uwaga, bo miny są w środku drogi, przed nami w takim wystającym kamieniu. Cała zaminowana droga. Czołgi zostały od nas oddzielone, dlatego ruszamy sami, nie musimy już tego rozminowywać. Od lewej albo od prawej strony omijamy te miny. Dobra. Przechyl decyzję. Dobra, wymijamy to od prawej strony, będzie najbezpieczniej, znajdziemy tylko na wzgórza. Będziemy się udawać na północ, na zachód. Będziemy się przygotować do ataku na obóz Regain. Dobra. Jeszcze ja proponuję więcej. Potwierdzam, kolumna no, taka jak wcześniej będzie. Odstępy 20 metrów najlepiej. A mamy pewność, że nie rzucili tutaj na trawę też? Wodzu, większy dystans od drogi najlepiej. No właśnie. To idź koło mnie, to wystarczy, nie? Idź od wodza, na lewo od wodza idź. Idziemy na lewej strony. Dobra. Moi za mną. Falcon, jesteś od rogacza, to wy się trzymajcie bardziej z tyłu ze swoją sekcją. A, czy mamy słuchatę, tak? Czy znaczy Falcon jest ode mnie przecież. Aha, dobrze, dobra, rozumiem, się za łatwo. A często nie wracamy do tyłu. Witamy, kolejny odwróć. Szakal czysto podobno. Dobra. Powiem, kurwa, te rozkazy są tak niesprecyzowane, że ciężko się odnaleźć to, co mamy właściwie robić. O ja pierdolę. Tylko to sprawdzenie tego pola minowego to był nonsens tak naprawdę. Nieważne, kuchamy dalej, skupimy się na wydaniu. Na razie najciekawsza rzecz w tej misji to jest przeładowanie magazynka, kurwa. Powiedz mi, czy mamy przejść na lewą, czy zostajemy tu? Nie, zostajemy tak jak jesteśmy i tak musimy od prawej strony drogi iść cały czas do naszego celu. Zajmiemy okolice punktu A1, zobaczymy jak wygląda teren, zrobimy jakieś rozpoznanie, wyznaczymy sobie podejście sekcji, zajmiemy ten punkt za artylerią i będziemy czekać na dalsze rozkazy. Taki jest plan na najbliższe pół godziny. Zobaczymy jak się wyrobimy w czasie sempla. Rogacz, mieć. Będziemy atakować pobliski obóz, czy przypadkiem śmigłowcy zaczną desantować w tym momencie ludzi gdzieś z dala, żeby nas zaatakowali tył. Szakal, ale przyjął. My tamtych szukamy jakiegoś otwartego pola, nie będziemy strzelać w lesie. Przyjął zmieciałku na śmigłowce, czy nie? Szakal, ale my na podejściu pod górę to my chuja zrobimy, to ci powiem tyle, nie? Słuchaj, no ten ocał obóz jest na górze, także no nie mamy wiele możliwości. Mamy te hantiery, które wy zabraliście. Mam nadzieję, że też masz ten terminal i osoba, którą wyznaczyłem. Mam terminal. Dlatego go użyjemy. No nie mamy lepszego po prostu planu. Podjeżdża. Tyle może ich będzie widać stąd. Dobra, prawdopodobnie tak. Wolałbym się wychylić, ewentualnie szybko zlikwidować. Zalewniki nie, to na razie, no, na razie nie wiem. Dowódco ranny. Kurwa. Zadyniam. Obchodzimy z drugiej strony. Wycofywać wodza. Żyje, ale kurwa ciężko. Medyk! Granata. Jestem. Medyk jest gdzieś z tyłu. Stracił nas medyk. Na wcześniej. Tutaj trójka, obchodzimy od west. Dobra. Uwaga, patrzcie. Kurwa, ty mnie tutaj nie łataj na zboczu, jak to nas zacznie zaraz pokusić. Chować się za kamienie, za drzewa. Tak, już... Kontakty też na west są, uwaga. Facet z góry.
Wodzu, ktoś był? No jeszcze trochę. Odbierać, ale na 300 dokładnie kontakt. Ja dałem tylko bandaż sobie złożył. Więcej ludzi nie mogę zrobić. Musisz mieć medewak ewentualnie. To nie, nie, jest okej. Okay. Tylko głowa, wiesz. No. Nie ma problemu. Tylko głowa. Słychać ci, są blisko. To na razie wstrzymajcie tutaj. Medyki już, tak? Ostatnia pozycja to na 240 były strzały. No. Bo to spróbujcie to być bardziej od strony północno-wschodniej, od prawej. Z prawej strony uważajcie, bo nas mogą obchodzić. Tylko wy pamiętajcie, żeby ten dym opadł, kurwa, bo nie będziemy ich widzieć. Wodzu, słyszałeś komunikat? Nie. A spróbujcie obejść to z prawej od tych kamieni, które tam widzicie. Póki jeszcze jest dym. Okej. To jest dobry punkt. My zostaniemy tutaj, będziemy was wsłaniać. Mam dobre pole ostrzału, uważajcie po co na siebie. To masz? Nie. Mieszek, ale musimy obejść i to grubo, bo kurwa tu dostaniemy po prostu. Widzę nasze plecy. Przecież na plecach są nasi. Stop. Z górki. Z dołu wał? Nie, bo wróg jest na 240-220. A, no to nas nie widzą. Jeszcze. No spokojnie, na razie obadajcie temat, bo słabie. Wodzu, dołączamy do was, nie mamy szans się nawet wychylić, będzie bezpieczny to obejść. Zaatakujemy z innej pozycji. No i więc właśnie o to mi chodziło. Ale to niesprytni, kurwa, jak nas zobaczyli z takiej pozycji. Musimy to obejść całość. Szakal, decyzja. No ja bym się poruszył jeszcze na prawo. Dokładnie na west. Na 320. Ty strzelmy tego hunta, co? Ma ktoś granatnik? Tak. Ja mam. Masz HLT? Huntiry? Mam Huntiry. No to pierdolnij raz w górę i już. Huntiry. No dawaj, ja mam amunicję. Nie wychylajcie się na razie. Szakal, masz dwie sekcje, obstawcie kurwa kierunki, no. Obchodzą nas z naszej strony, tak jak przyszliśmy. No ale mamy wysokość, także możemy ich tam pościągać spokojnie, nie? Poszedł Huntir? No jeszcze idę. Dobra. Leś na ty. Rogacz cali. Dobra, mój. Cofamy. Chowamy się za wyświetlenie. Ja nic nie widzę teraz jakby co. Ty Alfa, jesteśmy w kontakcie ogniowym na punkcie A1, mamy posterunek przed sobą. Ja bym proponował dalej na Northwest obejść. Potwierdzam, póki co sprawdźmy, czy dokładnie nie obchodzi nas żadna piechota dookoła jak przez chwilę. Wodzu, spróbujcie się wpisywać dalej, my będziemy za wami. Czy można coś tego gówna zrobić? Jest. Jeszcze raz? Zooma nie mogę zrobić. Na razie nie widzę. Ty, ale oni tu mają bunkier, kurwa, obstawiony.
Nie mam tego tabletu, więc muszę dać na was. Ja mam. No to ja ci dam, będziesz wiedział co robić. Masz. Wiesz co, ja nie wiem, czekaj, pokaż. Łap go, bo będziesz wiedział co. Powiem, że... To wypierdol coś. Wiem. On dużo nie zajmuje, 1/3, 1/4 tego. Masz. A coś nie zajmuje, co ja wiem akurat, ale. Kurwa mać co jest. Czekaj, ja ci powiem gdzie oni są. Czekaj, zaraz włączę to. Ja nie wiem czy właśnie będę miał wgląd na waszego Huntiora. To jest o to pytanie. Nie pamiętam, jak się przełączało, bo z tym jest problem. Oni mają na podejściu bunkier, gdzieś na 052-058, to zobaczysz? Widzę. No i dawaj jeszcze tam jednego jest... Hunta. Czekaj, BMD jest tam. Strzelisz jeszcze jednego. Warunku. Tylko, no właśnie kurwa, nie tak jest, nie gdzie my kurwa jesteśmy dokładnie? Przełącz się na dwójkę, Szakal. Czekaj, się przełączało tutaj, bo ja nie pamiętam. Nie wiem, gdzieś tam na pewno. Ci powiem, że ja tych funkcji rzadko kiedy używałem, bo kiedyś nie działały dużo. No i teraz chyba też nie działa. Aha, czekaj, ogólnie to posterunek nas nie atakuje, tylko ta brama, tak? Ten BMD, który tam stoi. Z tego dostawałeś mi strzał, widzę. Dobra, czyli musimy zrobić tak, musimy to dalej obchodzić od strony północnej. I ten cały obóz, który do nas aktualnie strzela, zakryje nam, zakryje nam półki skalne, tylko problem jest taki, że one ciągną się aż pod sam obóz i będziemy mieli gówniane podejście. Będziemy musieli skorzystać z Hesko, które znajdują się pod obozem i na początku wyeliminujemy obóz, a potem jak skończymy z nim, to dopiero cofniemy się z wysokości, zlikwidujemy tego BMD i tą wieżyczkę. Kurwa, ogłuchnę przez to radio, jest ciszy, ciepło. Dobra. Czekaj, zaraz rozrysuję plan, jak to wygląda. Jesteśmy tu. My jesteśmy mniej więcej właśnie w punkcie A1, jest pod nim. Będziemy musieli... No my jesteśmy w punkcie A1, tylko oni są na wschód centralnie. Znaczy tak, jak z tego co ja zdążyłem wrzucić okiem... Ty Szakal, ale przecież tymi skałami możemy wejść. Zobacz, wzgórze 192, tak, ja 0,50 tam kilka i 0,60, widzisz? Tylko wiesz co, wyślij mi jednego Huntiora jeszcze w górę, jak możesz. Huntier góra. Zaraz ci powiem, bo ja coś tam takiego widziałem dokładnie. Ja tylko czekaj. Powiem, kierunek. Coś co mi zawadzało od północy, żeby nie mógł tak, się tam podejść. Tak, jak tak jak ja mam. Widziałem. Tak? Tak. Masz, teraz będziesz miał nad obozem. Dam radar, potrzebujemy chwilę. Czekaj, bo ten jeden nie spadł jeszcze i mnie przełącza cały czas na ten sam. Nie mogę przełączyć na ten drugi. No to poczekamy. 6 zostało. Dobra. Ktoś jeszcze ma Huntiery? Halo? Alfa na A1, ustalamy podejście na punkt. Potrzebujemy chwili. Ty patrz, zaczepił się jebany. Uwaga na głowę. W sumie złap go i jeszcze raz możemy użyć chyba. Dawaj. Ja ostrzał? O, ten Huntier trochę tak zdmuchnęło. Nie no, jeden jest centralnie, powinien być nad tym. Ja widzę, już jest od strony south, cały czas leci. Znaczy nie mogę się przełączyć na ten inny. Co ty mówisz? A wyłącz go i włącz jeszcze raz. Wiesz co, zrobię to, ale mówię, to Huntiery niestety czasami nie przełączają i... Cały czas przełączam mnie na ten, co wystrzeliłeś jako drugi, wiesz? Ten pierwszy spadł, ten drugi teraz mnie konektuje. Uuu, rakiet, duże zioziu widzę. A nie, czekaj, teraz chyba... Nie, no teraz na trójkę cię powinien przełączać. A nie, teraz mnie na trójkę wrzuciłem akurat, dobra. Alfa jest w A1, ustalamy swoje podejście na... Przyjął. Wszyscy głowy nisko, ostrzał artylerii na ten punkt, który atakujemy. Oh hell no. Co robimy? Powtórz? Dobra, już wiem jak to wygląda z tamtej strony. No. Dobra, artyleria wali póki co w to miejsce, mam podgląd. No to tym bardziej nie będziemy podchodzić, czekamy w takim razie. Tak, tak, czekamy aż się skończy, ja sobie póki co podziwiam obraz na Huntierze, aczkolwiek... Tam rogacz obstawia drugą stronę? On jest od naszej lewej, tak jak ja teraz przyszedłem. A nie za wami? To nie? Nie, my jesteśmy tutaj na północ, prawej strony. No dobra. Bo teraz siedzę zaraz na terminalu, to nie widzę jak się przemieszczacie. My jesteśmy lewą flanką teraz. Dobra, to zrobimy tak, bo mam pomysł. No. Polecimy... To jest tak, Rogacz, ty polecisz tą trasą, którą ja wyznaczyłem domyślnie. Mhm.
Ja stracimy wątek przez radio. Pójdziemy, ja z rogaczem pójdę trasą 3-3, mamy na wyjściu BTR-a. Będziemy się mogli wychylić za winkla za Hesko przy stróżówce i go zlikwidować, bo jak on się cofnie, to zacznie nas wyżynać pień. Dlatego wolałbym go zlikwidować na samym początku ataku. W obozie eksplodował właśnie śmigłowiec i prawdopodobnie jakiś inny pojazd. Plus na głównym budynku sztabu mamy ZSU stacjonarne. Aktualnie nie stanowi zagrożenia do czasu, jak nie wejdziemy na dach, dlatego będziemy musieli to zawrócić granatami. No, jak się zdąży obrócić w naszym kierunku, jak będziecie wchodzić, to po prostu was zabije. Ty, wodzu, natomiast podlecisz od północy tą trasą, którą ty wyznaczyłeś. No. Przydzielę ci tego człowieka jeszcze od siebie, dla bezpieczeństwa. Masz tam przynajmniej 4 piechociarzy, plus chyba na wieżyczce, który siedzi. Chodzą tam patrolówki standardowe. Ja z rogaczem na podejściu mam przynajmniej 2, którzy robią cały czas. No i tak okrążenie. Strzelimy jeszcze jednego, jak będziemy już tam na miejscu. Ja wiem, tylko chodzi, wiesz co, o to, że prawdopodobnie już od razu będziecie pod ostrzałem, bo was szybko wykryją na ich pozycjach. To kurwa, to ja muszę zrobić tak, żeby nie być pod ostrzałem, stary, to, bo nas no pościągają tam, nie? I to jest ten problem. Dobra. Powiedz, wodzu, jak będziecie gotowi, w modlitwie to samo roga, czy jestem gotowy. Całość w gotowości, na mój znak ruszamy, Siemek prowadzi. Pójdziesz z wodzem, nie przydaw nam się na blisko, tam będziecie mieli trochę dystansu. Także trzymaj się na razie. Siemek, prawej. Czy ty widzisz trasę? Twierdzam, tu od północy. Tak, 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 idziemy od północy. Razem z kapitanem, wodzu będzie szedł od północy. Rogacz, mogę? Tak, gotowy. Dobra, alfa rusza. Znaczy, dwójka rusza. Dobra, Rogacz, gotowi? Tak. Dobra, ruszamy się w kontrze 3, ja idę z wami. I co, mamy jednego medyka waszego, bo mój aktualnie jest nieprzytomny, Rogacz. Dobra, ruszacie w dół trasy. Cofaj rogacz od prawej, podejdziemy od bardziej strony wodza, tylko nie aż tak gwałtownie. Kto zamyka? To nie samobójstwo, my zbyt zaleśnią teren. Willow, to pamiętaj, żeby być zawsze za medykiem, okej? Okay? Nie zostawiaj go. Jestem za. Dobra. Siemek, te duże skały od prawej obejdź. Od prawej, okej? Okay? Przejął. Dobra, mamy wysokość. Teraz rozejrzymy się tutaj. I będziemy ruszyć. Czekaj, ja widzę tą drogę, ale nic poza tym, tak ci powiem. Te drzewa zasłaniają wszystko, wiesz? Czyją pozycja jest strasznie tragiczna, ponieważ jesteśmy na zniesieniu, a to jest w górze, więc musimy kombinować. Ja podchodzę od razu pod Hesko, będziemy atakować. Czekajcie, rano się tworzy. No, stąd go widać już mniej więcej. Poczekaj, ja puszczę Huntira jeszcze, strzelę centralnie na nich. Włącz, bo będziesz miał na szybko takiego niskiego. Huntir, góra. Zrób taki kąt, no nie wiem, może 20 stopni, nisko. W tym kierunku, co teraz się patrzy? Tak, powoli, tak, tak, tak. Nie wiem, podchodzić na tej strony, moją sekcję. Dobra, to Huntir idzie. Daj mi chwilę, Huntira puszczę. 3, 2, 1, go. Granatami od środka zawrócamy. Poszedł Huntir, możesz patrzeć. Dobra, idealnie było. Zawrócamy granatami środek.
skałę i podchodzimy. Medyk wheelą prawą stronę, kryjcie, my będziemy przedkryli resztę. Zabezpieczamy lewą stronę waszego podejścia, wodz prawą musicie mieć już sami na uwadze. Tak, właśnie dałem znak, żeby tam otrzymał. Szakal, widzę mury, jestem jakieś 100-150 metrów od tej wieży, strażnicze. Szakal, czekam na swój znak. Wchodź. Dobra, wchodzimy, idziemy centralnie na wieżę. Całość ruszamy, zróbcie lekunię. Ruszam. To mamy sprawdzać wam północ, czy tutaj na południe mamy? Otwierdźcie bater zlikwidowanym bonisrzem. Drogasz? Nie potwierdzam, jeszcze nie. Fio, na razie skupcie się na tym BTR, bo jak on się do nas wróci, to mamy problem. Drogasz po prawej od ciebie. Jeszcze będziemy cały czas ten BTR bilą. Póki co odciągamy, odpocy się atakujemy. Oberwał. Wodzu po prawej, za tym budynkiem zielonym, macie kontakt. Ja jestem za płotem jeszcze, za murem. Idziemy. Ja wiem, to będę podchodzić się, dobra, prawie ten wyrwał za mnie. Stop! Mamy na dole jakąś wieżę jeszcze. Willow Digital, patrzcie, tak jak teraz patrzę, kierunek West, tam macie wieżę, sprawdźcie to. Znaczy nie podchodźcie, tylko trzymajcie po prostu kierunek. O kurwa, ty stoją tam. Starajmy się jak najwięcej wyeliminować, zanim tam wejdziemy. Szakal, już na drodze widzę, patrol tam rozstawił. Kurwa, jebana mać, no. Wod został. Medyk! Jeszcze drugiego. Podchodzę sprawdzić zakręt. Bandażuję ci głowę. Jest zamordy ten gros, pierdolni. Z tej strony mamy wejść prawdopodobnie do kompleksu. Dobra, zabandażowany. Dobra, weź tam, zrób co możesz i... Obstawcie na razie ten teren, nie wychylajcie. Szakal, jestem radny na razie. Czyjo, my jesteśmy w środku, przygłożeni do smoku. Dobra, jest. Już mogę? Tak, rakiet. Dobra, dzięki, na razie, bo. Rakiet, stój w miejscu. Skąd to był strzał? Wybiegnę tu na wprost. Okej. Pamiętajcie, że tam na drodze są, żeby zaczęli was strzelać, nie? Kurwa. Oberwał MG. Polką leży. Ściągaj go, ściągaj. Alfa, póki co nie możemy kontaktować. Zresztą się nie mogę. O, kurwa, boli. Nie przejście. Dobra, my jesteśmy już w środku, co podchodzimy do tego punktu, gdzie jest ZTS-u na dachu. Tutaj trójka, BTR zlikwidowany. Dobra, przyjął, dobra robota, spróbujcie wejść głównym wejściem, będziemy naprzeciwko was. Kurwa, ja na biało widzę. O
Ładuję. Ci ludzie przy samochodzie zaczęli strzelać do nas, otworzyć ogień do nich? Oczywiście, no napierdalaj tam. Samochód do nich. MG, rzuć tam jakieś pestki w nich. To są nasi, kur... Na drodze chyba ktoś jest. Przecież oni tam cały czas stoją. Tutaj trójka, dostajemy ostrzał ciężki, daleko. Na 200 na strzelaj. 180 mniej więcej. Krzyjo, wycofajcie się, rogacz. Krzyjo, wycofajcie się, okrowcie to od północ, tak jak ja wchodził. Tam przyjął, tu teoretycznie możemy od południa wejść, ale przyjął, wykonujemy. Nie ryzykuj. Medyk, sprawdź mi jak możesz. Bo jest kiepsko. Tryska mi na ryj po prostu. To proponuję jednak, żebyśmy weszli od południa, tutaj mamy już ładne wejście. Przyjął, macie wolną rękę? Szakal znowu był operacyjny, ale to w mojej sekcji jest. Obrazy te są na dachu zlikwidowane. Dajcie znać, czy wszyscy są, halo. Przyjmujemy budynek na środku. Falcon? Jestem. Boli, panie, boli. Strzel do nas. Mamy BTR-kę w tym. W kompleksie likwidujemy. Właśnie o tym BTR-ze cały czas wspominaliśmy. Mieliśmy rannych, w tym ja. Ura trafiony. Szakal, a sprawdź kierunek 150, no. Na wzgórzu, tam nasi chyba są. Twierdzam was, że tam brawo atakuje kompleks w MG, MG do mnie. WMF ten komunikacyjny. Spójrz na drogę na 150, tam masz gościa takiego przy drodze. Pocie, czy haubice sprawdza? Haubice są nieobsadzone, możliwe do uwy. Przy haubicach jest jeden budynek niesprawdzony, rogacz, sprawdź te kontenery w zielonym głowie prawie, bo tam prawdopodobnie jeszcze trzymał się. Widziałeś trysy? Potwierdzam. Kurwa, ale za mną to nie strzela. Napierdaję. Szakal, jak w środku? W większości czysto, są jeszcze w niektórych budyneczkach albo między kontenerami. Co wy kurwa, to co jest? Są tunery czyste. Widzisz go teraz? Stoi w miejscu, możesz ładować. Ale ty kurwa nad nim strzelasz, tak dobre 100 metrów. O, coś takiego, no. Jest za tym skałą. Oj, więcej, kurwa, nie wszystko. Wodzu, zabezpieczcie południowy zachód, rogacz, południowy skup, spróbujcie. Południowy wschód, spróbujcie zlikwidować tego BMD, który był na tym posterunku na dole z daleka. No, on był zlikwidowany już, meldowałem wam wcześniej przecież. A przyjął, myślałem, bo tam o BRD ma, a nie o BMD. BTR, a nie o BMD. Było niezrozumienie, bo tam meldowaliśmy posterunek zdjęty, a tutaj żeśmy się zdziwili, że jest kolejny BRD. Dobra, idziemy. Szakal, ja jestem po stronie w tej chwili Southwest tej bazy. Przyjąłeś Southwest? Ciało komunikat. Potwierdzam Southwest wozu. Rogacz, weźcie mimo wszystko Southwest, ja wezmę Northwest moim. Przyjąłem. Dobra, na razie to się przeczekamy. Nasi chyba tam na górce jeszcze.
no to my byśmy sobie tam nie, nie pograli z nimi. W kontenerach prawdopodobnie chyba za karę, ale mogą jakimś cudem pewnie wyjść, więc... Ostrożność, dobra? Przygotuj się od lewej. Ja, chyba nie ma, chyba wszystko. No powiem ci tak, jakby nagle wyszli kurwa z tych blaszanych kontenerów, to bym się zdziwił głęboko. Pierdolę, uwielbiam się. Dobra, chyba wszystko. Siemek. Okej. Weź mi Willowa i idźcie tutaj na narożnik. Trzymajcie tamtą stronę, bo jesteśmy otwarci. Willow do Siemka. Alfa zgłasza. Punkt artyleryjski zajęty, minujemy artylerię. To tam jakiś samochód chyba jest. Czekamy na dalsze rozkazy, musimy określić podejście. Jeszcze raz? Jeden ten, tak, jest to. Dobra, nasi przejmują te maszty. Jakie rozkazy dla Alfa? Tak, każdemu. Na razie utrzymujemy. Ale dużo tu było w tym kompleksie, bardzo dużo. Przy okazji, chodźmy, zobaczmy, czy tu nie ma gdzieś RPG-7. Przyda się. Zabiorę jeszcze jednego dla siebie, bo różnie może być. Cholera, w sumie prawie pół 5. Rzeźnisko. Dobra. Overall, to jakie rozkazy dla Alfy nowe? Szybie pod Hesko na 150, jeszcze są jakieś kontakty, nie wiem czy to nasi czy nie, nie widzę tam. No ale na 150 to jest tam nasi wchodzili z czołgami. Ciężarówka na west, drogą za tą wieżą. Tak, brawo, wchodzi razem z boksami na instalację. Dwie ciężarówki na drodze pod, na west. Położone na 150 właśnie. My prawdopodobnie będziemy lecieć dalej na Mike 26. Albo na AG Marina, aczkolwiek wydaje mi się, że AG Marina pozostanie gdzieś na koniec, bo obok jest całe lotnisko. Chyba wydostaniemy wsparcie boksu, bo... Ktoś potrzebuje pistoletu, to tu jest ich pełno. Wróg. Przechodzę. Powtórzcie koordynaty zgromadzenia. Ciężarówka jedzie. Tutaj trójka, możemy ewentualnie na blisko podchodzić do tego posterunku. Szakal, ciężarówka na 240. O tej właśnie ciężarówce mówiłem. No, Alice i Charlie pod... Chyba nie jest nasza. To nie nasze ciężarówki. Wszystko. Oh, wow. Łazik jeszcze z west. Medyk, chodź do mnie, bo jakim przedłankiem dostałem. Jeden, jeszcze jeden! Kurwa, nie ma. Już zginął. Krój go od prawej, ja będę to trzymał.
Sierżancie, ja meldowałem o tych ciężarówkach, ale sierżant powiedział, że to nasi. Kto powiedział, że nasi? No nie wiem, no chyba sierżant, bo ja meldowałem o nich. Ale ja mówiłem o tych na górze przy masztach akurat, to źle się zrozumieliśmy. Teraz nie żyjemy. Teraz aktualnie jestem chyba na razie radny w sprawie jedna osoby. Dlatego proponuję, żeby się raz podgrał. Szakal, śmigło. Śmigło. Dobra, wodzu, zbierajcie się przy głównej bramie, robisz to samo. Rek, 40. Rek, UAZ 240. Nic, mieliśmy mały pojazd, znaczy w kurwa wojskowej. Tutaj trójka, meldujemy, że postronek zlikwidowany i wyczyszczony, sprawdzony. Przyjazd, dobra, zebrać się w tym ze złomowanej ciężarówce. Będziemy detonować te, robić pojazdy i będziemy ruszać dalej. Detonuj. Fire in the hole! Fire in the hole. Szakal, rozkazy jakie tam są. Zostały. Czekajcie. No ja pierdolę, przecież nie wytrzymam, kurwa. 150 ostrzał, 150! Ja pierdolę. No to dzięki za oglądanie. Do następnego. Bardzo zgłoś. Alfa potężne straty, alfa potężne straty, oberwaliśmy z ciężkiego kalibru. O w dupę, mój dowódca jest ranny, medyk też jest ranny. Astetyk, opacet, rakiet meldowy. Z czego my dostaliśmy? Z ciągu, nie, ja tu tego rogacza stazuję. Afrodej, zobaczyłeś? Dobra, odciągam go, idziemy. Nie mam dymu. Wrzucaj w te dwa ciała, co tu masz. Nie wiem, co do nas strzela i skąd. Tu jest... 150 czołg, 150 czołg, 150... 150 czołg, 150 czołg. Tyka, uciekaj. Wodu, żyjecie? Alfa, połowa oddziału martwa. Dziesiątkuje nas prawdopodobnie jakiś czołg albo śmigłowiec. Dostaliśmy ciężkim kalibrem przynajmniej 3 razy, nie wiemy skąd. 150. To było mniej więcej 150 czołg. 150, tak. Widziałem smugacza. 180, sorry. Alfa, zgłaszam. Jesteśmy na punkcie artylerii. Dostajemy niezłych pierdol. Pośpieszcie się. Nie mam czasu odmeldować. Mamy masę rany. Kapitanie Szakal! Sprawdziłem to.
Ziemia. Kto to mówi w ogóle, bo...